Cześć kochani, czy gwiazdy? Witajcie na kanale Lux. Happy, ponieważ lato nadchodzi dużymi krokami i no, już jeszcze parę tygodni będzie, będą wakacje, ale już wiosną jest to pora, kiedy zaczynamy coraz częściej zakładać okulary przeciwsłoneczne. Latem to już jest absolutny must have, a jeżeli chodzi o mnie, jestem osobą, która. Nie wiem od ilu. A tak, będzie już niestety od około 30 lat. Noszę soczewki kontaktowe i mam bardzo wrażliwe oczy przez to. One są bardzo mocno zużyte. One są trochę, można powiedzieć, zdewastowane już po tylu latach tych soczewek. Te oczy są bardzo, bardzo wrażliwe i ja, okulary słoneczne. Są ze mną, towarzyszą mi każdego dnia praktycznie, oprócz takich ciemniejszych dni, kiedy jest wszystko zachmurzone i naprawdę jest ciemno, to towarzyszą mi w samochodzie prawie zawsze. I praktycznie zawsze, jeżeli prowadzę samochód, to jest to najczęściej w okularach przeciwsłonecznych. Także dzisiejszy odcinek będzie poświęcony okularom przeciwsłonecznym mojej kolekcji i myślę, że mogę wam polecić kilka par i jeżeli wy też macie jakieś okulary do polecenia, a dodam, że nie jestem osobą, która tak podąża za najnowszymi trendami w modzie, to to po prostu piszcie, jeżeli macie jakieś pary do polecenia okularów. Teraz szybkie intro i przechodzimy do tematu okularów przeciwsłonecznych. Nie wiem, czy wszyscy widzieliście, ale jeżeli jesteście zainteresowane rodzajami skór i tym, jak dbać o skórę lemskin w przypadku marki Chanel, to zapraszam Was na poprzedni odcinek, który będzie tutaj podlinkowany, w którym pokazałam Wam, jak należy dbać, jak ja dbam. O torebkę w skórze Lemskin. I przekazałam Wam tam też sporo informacji, dlaczego nie należy się bać tej skóry i dlaczego według mnie ona jest lepsza. Także kto jeszcze nie widział tego odcinka, to bardzo serdecznie zapraszam. Macie linka na dole i linka tutaj w rogu ekranu. I już teraz przechodzimy do okularów. Chciałam rozpocząć vloga w temacie okularów przeciwsłonecznych od moich pierwszych markowych okularów przeciwsłonecznych marki Rayban. No, muszę Wam powiedzieć, że mam za sobą wiele, wiele lat. Yy... Takiego podejścia do okularów, że po prostu okulary mają tylko ozdabiać, a nie mają chronić. I tak naprawdę przez większość mojego życia używałam okularów jakichś z bazarku, najtańszych, byle jakich, takich po prostu, które mi się podobało, podobały. I uwaga, było mi bardzo ciężko dobrać te okulary. Teraz mam wrażenie, że wchodzę do butiku z okularami przeciwsłonecznymi. Nie wiem, czy to jest kwestia fryzury, czy nie wiem, zmiany podejścia do samej siebie, ale. Jakoś tak jest, że większość tych okularów mi pasuje. Również niemożliwe było dla mnie dobranie sobie okularów korekcyjnych, właściwych oprawek. W tej chwili znajduję ich mnóstwo. Być może jestem coraz bardziej otwarta na różne style i zmiany. Tak to jest, kiedyś używałam jednego kremu, jednego szamponu. Wszystkiego jednego sprawdzonego, jednego tuszu do rzęs. Teraz dzięki temu, że mam okazję testować różne produkty, zmieniam swoje preferencje, jestem otwarta na nowości. I tak naprawdę, nie tylko jest jeden krem, słuchajcie, nie tylko jest jedna pasta do zębów, nie tylko jest jedna szczoteczka. Jest mnóstwo fantastycznych rzeczy, które y, można y, polecić, jest ich po prostu niezliczona ilość. Trzeba je testować i zmieniać. Kochani, dobra, wracając do brzegu, do brzegu czyli do okularów przeciwsłonecznych, to moje pierwsze rejbany. Słuchajcie, mam je już chyba 6 albo 7 lat. Było, była to naprawdę... Duża inwestycja dla mnie po tych takich, wiecie, okularach, które kupowałam za 40, 50, 60 i najwięcej za 100 zł w sklepie Accessorize. Więc to były chyba moje kiedyś taki zakup poczyniłam, że kupiłam dwie pary okularów na raz. I to były właśnie w sklepie Accessorize. Miałam te okulary przez 3 lata. I tak naprawdę w ogóle nie brałam pod uwagę, wiecie, do jakich bardziej luksusowych modeli. Uważałam, że to jest bez sensu. Moje koleżanki miały okulary markowe, Dolce Gabbana, Versace i tak dalej. Dla mnie to było kompletnie zupełnie obojętne. Podobnie w przypadku butów. Teraz też to się bardzo zmieniło. Jak wiecie, kto nie ogląda mojego vloga, w którym polecam luksusowe buty, które są sprawdzone, które sprawdziły się w przypadku mojej osoby to oczywiście Wam też go podlinkuję. Dobra, idąc, wracając do okularów. To są moje pierwsze okulary. One kosztowały, nie wiem, chyba 650 zł. Dla mnie to był ogromny majątek wtedy i była taka blokada. Pierwsze takie przejście na tą drugą stronę, złą stronę wydatków okularowych. I później to już jakoś tak poleciało. Wiecie, zaczęłam kupować okulary może nie do końca markowe i luksusowe. Markowe, ale nie luksusowe. Marki Kia Australia. Były to okulary, które polecały... YouTuberki. Zresztą pokażę Wam, bo mam jeszcze tutaj dwie pary i kilka par już oddałam poli, a tutaj u siebie jeszcze mam dwie. Jednych używam tak bardziej na zdjęcia czasami, już mi się troszeczkę znudziły, a drugie się trochę zepsuły. Odpadła, odpadła z nich śrubka, więc nie wiem, czy uda mi się je przymierzyć. Jedne są różowe, a drugie są takie niebieskawe. Tutaj trzymam moje skarby, już może nie w takim poszanowaniu jak te inne okulary, i pokażę Wam te, które na pewno są jeszcze dobre. Słuchajcie, no to są bardzo fajne okulary. Jakie ostrzelia kupowałam, głównie gdzieś tam próbowałam polować ze starych stoków na, na Allegro, gdzieś tam dopadałam te okulary. Niektórzy wymawiają tę markę Quay. Natomiast no, ja słyszałam, jak wypowiadały się na temat tej marki. Jest to marka australijska. Jak wymawiały nazwę tej marki australijki i zdecydowanie było to Ki Australia. One są takie lekko lusterkowe, więc pewnie tutaj widzicie całą moją kamerkę i lusterko. I bardzo je lubię, bo to są też takie okulary, które dodają według mnie trochę urody i no po prostu pomagają wyglądać atrakcyjniej szczególnie na zdjęciach. Pokażę wam teraz nie wiem czy uda mi się wam y, pokazać a to są okulary o, to są okulary, które są już mocno zdezelowane, też ki Australia, bardzo je lubię i kupiłam sobie też kiedyś takie różowe. Także te okulary przez wiele sezonów mogłyście oglądać na Instagramie i na YouTubie. Tutaj w tej chwili chyba już te logotypy mi poodpadały, więc są to takie okulary, które leżą w szufladzie i są już nieużywane. I to są te okularki, o których Wam mówiłam. Bardzo, bardzo je lubię, ale zobaczcie. Odpadła tutaj śrubka, to śrubka. Ciekawe, czy będę mogła je przymierzyć. Mm, widzicie, super. Takie lustereczka, piękne. Muszę je naprawić, bo naprawdę je lubię. Mm, całkiem nieźle, co? <grywia> Polecam. Także tak. ja y, Można to okulary jeszcze dopaść. Ja je kupowałam na stronie też Ki Australia w Wielkiej Brytanii. No w, te, w tej chwili z Wielkiej Brytanii te zakupy są bardziej skomplikowane, no bo dochodzi nam y, cło, podatek, nawet nie wiem co. No i potem przeszłam na. Złą stronę mocy, i zaczęłam e, niestety przyglądać się e, Gucci e, Jimmy Choo. I pojawiły się w mojej kolekcji okulary Gucci, których już nie mam. Bardzo krótko je nosiłam, sprzedałam je i e, kolejne pary Ferragamo, których dziś nie mogłam znaleźć. I moje ukochane okulary, o które bardzo często pytacie Jimmy Choo. I teraz wam je pokażę. Bardzo lubię opakowania Jimmy Choo. Takie można powiedzieć torebeczki magnetyczne i tutaj e, ukryte są okularki. Ostatnio widzicie, chyba nosiłam je w jakiejś małej torebce, bo e, mam, e, mam jeszcze woreczek pożyczony z innych okularów. I to są okulary, które bardzo lubię. One są takie, zobaczcie, dzisiaj do takiej złotej bomberki, super wyglądają do jedwabnej koszuli. I to są takie okulary, e, które zakładam jak nie ma mocnego słońca. I jak chcę podkręcić stylizację, bo to są takie okulary zdecydowanie podkręcające. Tutaj widać oko, one są takie jasne, także nie wygląda się też bardzo dziwnie, jak się wchodzi do wnętrza, do jakiegoś sklepu, do butiku, do restauracji. Można wejść w tych okularach, nie wygląda się, wiecie, jak dziwna lansiara w okularach przeciwsłonecznych we wnętrzu. także bardzo je lubię. Często pytacie o te okulary i słuchajcie, no to już jest bardzo stara kolekcja. Ja je kupiłam ponad dwa lata temu we Włoszech w outlecie Jimmy Choo, także pewnie to jest taka kolekcja, słuchajcie, sprzed trzech lat, ale na pewno można te okulary dopaść jeszcze gdzieś na Wester Collective, na... może na Vinted, może na Allegro. Słuchajcie, ja lubię, albo w ogóle po prostu w sklepach internetowych poszukajcie. To są takie okularki właśnie z takim brokecikiem dookoła z taką ramką brokatową, bardzo, bardzo fajne. I teraz już będą tylko okulary marki Chanel. Pokażę wam też jak się zmieniały pokrowce na przestrzeni lat. Znaczy nie mam aż takiej wielkiej wiedzy, także nie powiem, mam jak to było 5 lat temu, albo 7, albo 8, albo 3, no bo po prostu mam po kolei według mnie. Yy, mam tutaj trzy różne opakowania skórzane pokrowców. Yy. Okularów przeciwsłonecznych, i będziecie, no też zobaczycie, że to się zmienia w bardzo Chanel. Moje pierwsze okulary przeciwsłoneczne, mam je od roku. Kupiłam sobie je w zeszłym roku od męża na urodziny. One mają takie bardzo fajne opakowanie. Bardzo lubię mam to samo opakowanie jeszcze w okularach korekcyjnych, które też wam pokażę. Ono, to są okulary korekcyjne, i one, ponieważ one są troszeczkę mniejsze, to jak widzicie, to opakowanie jest też troszkę mniejsze. Ale poza tym tutaj wygląda tak samo. skórzane, porządne, fajne opakowanie z szanelowskim pikowaniem, z krateczką. I tutaj w środku jest taki aksamit, zamsz, i okulary mieszczą się w środku, właśnie by upadły. To są okulary, za które, słuchajcie, czasem byłam atakowana na YouTube. Czy nie dało się już większego logo? No, nie dało się, zbili takie to mam takie. Słuchajcie, no. Po to się płaci za okulary Chanel, żeby to logo było widać. Tak samo po to się płaci za torebkę Chanel, żeby to logo było widać. Słuchajcie, nie tylko kupujemy to dla jakości, ale wiadomo, że kupujemy to też dla marki. Inaczej, gdyby to logo zakryć na torebce Chanel, tej babcinej klasycznej, no to większość z Was by tych torebek w ogóle nie chciała. Taka jest prawda. Co z tego, że to jest klasyk, za tym idzie historia. Dlatego też to są takie okulary, które y, możecie zobaczyć, one są tutaj ozdobione y, takim champagne gold, y, takim leciutkim złotem. Bardzo, y, według mnie, one naprawdę dobrze wyglądają. Uwielbiam je, uwielbiam je i też są bardzo wygodne. Są to jedne z tych okularów, które mogę sobie po prostu y, wrzucić na, y, na głowę i oni mi włosów nie wyrywają, a to jest... Dziewczyny z długimi włosami wiedzą, jak bardzo ważne to jest. Także to są moje pierwsze okulary Chanel. One kosztowały 2000 zł. I naprawdę, naprawdę, naprawdę zostały wyużywane we wszystkie strony, na wszystkie strony przeze mnie. Po czym otworzyłam się na markę Chanel. I jak wiecie, miałam najczęściej tylko te dwie pary okularów. Przynajmniej w tych mogłyście mnie oglądać, bo reszta to ta są takie dodatkowe, które... No jakieś takie historyczne modele. I w zeszłym roku będąc na w wybrzeżu <grym> kupiłam, też można powiedzieć już tak bardziej outletowo, bo to jest chyba starsze opakowanie okularów przeciwsłonecznych. Kupiłam sobie takie pilotki, które mają chyba taki właśnie starszy typ i też są lusterkowe, bo one mi trochę zastąpiły te okulary Kia Australia, które tak bardzo lubiłam, a w którym widziałyście opadło jedno szkiełko. Też je bardzo lubię. To są okulary Chanel, które już tutaj mają takie bardzo subtelne logo. To nie są okulary, które mają świecić logo. Też lusterkowe, e, lustrzankowe, lustrzanki, lusterka, nie wiem. W każdym razie e, no bardzo lubię one. Oczywiście wszystkie te okulary przeciwsłoneczne marki Chanel mają, czy Jimmy Choo, mają filtry odpowiednie, także tym się nie musimy martwić. Podobnie jak Greybanny, Australia również. Jeśli chodzi o takie okulary z bazarku, no to raczej one. Słuchajcie, no nie chronią naszych oczu. Dobra, to są okulary, które kupiłam chyba za 250 euro. To była wyprzedaż, kupiłam je w sunglasses head w zeszłym roku. Także mam je w sumie nie cały rok, bo kupiłam je jesienią. Bardzo je lubię i teraz pokażę Wam ten mój ostatni zakup, gdzie unboxing mógłbyście oglądać całkiem niedawno. Kto nie widział, to podlinkuję, bo, bo całkiem zabawnie mi się nagrało. Ten unboxing, nie wiem, przynajmniej ja się dobrze bawiłam i oglądałam go sama dla siebie ze trzy razy. Takie samo uwielbienie czy coś? Nie wiem. A, zacznijmy od opakowania. No i to są te moje najnowsze okulary. Ono się tak trochę tutaj, to, ten pokrowiec wygina, ale zobaczcie, jak bardzo zmienił się ten pokrowiec. Jest to taki torebeczkowaty, taki trochę jakby podfelowaty pokrowiec. On ma oczywiście logo Chanel. Tutaj są jakby. Dwie kieszonki, ale to też może specyfika tych okularów, że tutaj można schować łańcuszek. I z tyłu oczywiście jest też pikowanie, pokrawiec jest. Mam wrażenie, że skórzany. Nie wiem, wydaje mi się, że, jest, że one są wciąż skórzane. Zresztą zdziwiłabym się, gdyby nie były. I to, są, I to są moje najnowsze okulary, które za chwilę Wam powiem, jakie są moje pierwsze wrażenia znoszenia ich bo tutaj pytałam się was o opinię, czy oddać, czy nie oddać. Słuchajcie, one świetnie, świetnie, świetnie wyglądają z tym łańcuszkiem, jeżeli mam spięte włosy. Jeżeli mam włosy rozpuszczone, tak jak teraz, jest to delikatnie irytujące, chociaż muszę wam powiedzieć, że wygląda naprawdę dosyć efektownie i podoba mi się to. Ono tak, one tak jakby na tych włosach pojawia się taka ozdoba, delikatna. To jest naprawdę bardzo ładne. Jeśli chodzi o te okulary, no to przez ten łańcuszek one niestety nie są tak wygodne jak te inne okulary. One po prostu mi się trochę wbijają w nos. One są ciężkie przez ten łańcuszek. Jak zdejmę łańcuszek, to są wygodniejsze ale nie są tak wygodne jak te dwie inne pary okularów. Także jeżeli to zważycie okulary z tymi łańcuszkami, a uwaga, są też takie z pojedynczym łańcuszkiem, są właśnie z tymi dwoma różnymi z tym przeplatanym i jeszcze do tego są z perłami. Ja je tylko mierzyłam, od razu, od razu wiedziałam, że te okulary są nie do noszenia dla mnie, ponieważ to było tak ciężkie i tak dużo tego było i tak przeszkadzało, że no nie wyobrażałam sobie jak można by to nosić. Natomiast co jest bardzo fajną rzeczą, że te okulary po prostu mogę sobie zrzucić i swobodnie, jak ich nie potrzebuję, gdzieś wchodzę do wnętrza, mogę je po prostu na łańcuszku powiesić na szyi i to jest super. I nie muszę zarzucać ich na głowę, wyrywać sobie włosów. Która z Was nie miała wyrwanych włosów? Podobno to jest obciach chodzić z okularami na głowie, ale no, nie znam innych sposobów, żeby się tak szybko okularów Pozbyć. No, chyba, że ma się okulary z łańcuszkiem. E, także kochani, dajcie znać, które się Wam podobają najbardziej. E, mój faworyt z tych okularów, no nie wiem, ale uwielbiam te okulary, te za łańcuszek, te czarne. Takie intensywne, uwielbiam za to, ile w nich chodziłam. Lusterkowe też lubię, ja naprawdę wszystkie te okulary lubię. Jak widzicie, miałam dużo, dużo więcej okularów i zostały mi tylko te pary, które naprawdę noszę. Nie lubię mieć 20 par okularów. Niedobrze wyglądam w okularach z takimi okrągłymi szkłami. Wiele razy przemierzałam, Typu chloe, wyglądam w tym źle, dziwnie, więc nie potrzebuję takich okularów, które wyglądam jak mucha. Także jak widzicie, nie podążam specjalnie za modą jak szalona, bardziej dobieram sobie to, w czym uważam, że dobrze wyglądam. Na koniec chciałam Wam jeszcze pokazać jedno okulary. Są to okulary korekcyjne, które znacie. Są to okulary naprawdę z dużym logo i kiedyś bym takich okularów nigdy nie rozważała. Natomiast od kilku lat uważam, że okulary z takimi ciemnymi oprawkami, z dużym logo są jak najbardziej ok i uważam, że wyglądam w tych okularach bardzo fajnie, że one też dają. Chociaż nie każdy się z tym zgodzi. Ja bardzo się w tych okularach lubię i dzięki temu, że je mam. Coraz częściej chodzę w okularach korekcyjnych i, e, no, nie zawsze zakładam soczewki. Kochani, e, tym delikatnym akcentem codziennym, okularami na głowie, niniejszym kończę tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kto jeszcze nie śledzi mojego kanału, to zapraszam bardzo serdecznie do subskrybowania. Będzie mi bardzo miło, bardzo, bardzo bym chciała osiągnąć 125 tysięcy subskrybentów i Wy możecie mi w tym pomóc. Będzie mi bardzo miło i to mnie mega, mega, mega mocno zmotywuje do nagrywania kolejnych ciekawych vlogów dla Was. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!